Co jest przed nami ukryte? Czy księżyc to tylko pusta skała? Czy inne cywilizacje nas obserwują? Czy są nam przyjazne? Czy też raczej nie? A co z Marsem? Czy istnieje tam, na nim, odłam naszej cywilizacji? Tajnej, cichej i ukrytej? Czy istnieją portale międzywymiarowe? Czy tak zwany UFO to jednak może nasza technologia? O tym wszystkim w tym cyklu audycji będę rozmawiał ze Sławomirem Lernacińskim. Drodzy widzowie, dzień dobry. Tutaj Zygi z Teksasu. Nadaję dzisiaj na kanale Endy Chojnickiego, ale ta audycja w tym wydaniu będzie puszczana na wszystkich kanałach. Dzisiaj mamy gościa z dalekiej Anglii, a dokładnie z Newcastle, Sławka Lernacińskiego. Chcę go serdecznie przywitać. Cześć, witaj Sławku. Witaj Zygi, dziękuję bardzo za zaproszenie, miło mi. Ja się bardzo cieszę, że zechciałeś przyjąć to zaproszenie. To wszystko dzięki Iwonie, którą serdecznie pozdrawiam tutaj stąd. Też pozdrawiam Iwonę. Sławku, powiem ci, że to było takim moim małym marzeniem, żeby spotkać się z tobą tak jak teraz i posłuchać ciebie, co masz do powiedzenia o twoim pomyśle kosmiczne ujawnienie, który pojawił się w twoim życiu. No właśnie, chciałbym zapytać kiedy? Kiedy on się pojawił? Wiesz co, no to najpierw muszę skomentować to twoje marzenie. Słuchaj, ja nie jestem żadną osobistością, także każdy, kto chce ze mną porozmawiać na miarę moich możliwości, jestem otwarty na współpracę, szczególnie jeżeli mam do czynienia tutaj z ludźmi, którzy zajmują się ujawnianiem. Ale wiesz co, może to być. Ale robisz bardzo dobrą robotę i to było w tym kontekście, że ja obserwuję to, co robisz od dłuższego Dziękuję czasu. Bardzo. Pamiętam, jak zrobiłeś pierwszą stronę, która była stroną pisaną, głównie pisaną. Tu sprostowanie, ale dobrze, zaraz przejdę do tego. Okej. Ta strona dawała mi wiele informacji, bo ja już wcześniej obserwowałem tego, co robi David Wilcock, Corey Good, jego goście. I kiedy pokazało się tłumaczenie, już nie musiałem robić tego sam, bo zrobił to ktoś dla mnie. I doszedłem do wniosku, budując swoją własną stronę, o tym, że powinienem tam odsyłać moich czytelników do twojej strony. Ale ona potem została zamknięta. No może byś o tym opowiedział, jak wyglądała historia Dobrze. Twojej strony. Więc jeśli chodzi o kosmiczne ujawnienie, to powiem szczerze, że pierwszą stronę, to było na blogrolu, to otworzyła Vortena. Jest to dziewczyna, kobieta, która mieszka w Polsce i ona zaczęła zajmować się tłumaczeniami, przetłumaczyła pierwszych odcinków i następnie pamiętam, ja miałem swojego bloga Ujawnienie i działałem sam i tłumaczyłem książkę Alien Mind doktora Labuono, która też jest tematyczna i też mówi o bardzo ciekawych rzeczach. I zauważyłem, że ktoś podlinkował tą moją stronę i zauważyłem, ponieważ ja od pierwszego odcinka oglądałem kosmiczne ujawnienie i tak powiem szczerze, tak nie wierzyłem trochę w siebie i tak myślałem, będą na pewno lepsi, którzy będą tłumaczyli, nie? Wiesz, to są tego typu rozsterki, które, dylematy, które mamy, nie? Brak wiary w siebie. W każdym razie, ta dziewczyna, Vortena, zaczęła tłumaczyć to. Ja zgłosiłem się do niej i powiedziałem, słuchaj, ja ci mogę pomóc. Mm-hmm. I ona się ucieszyła. I od tego momentu, to był chyba luty, marzec 2015 rok jakoś, albo 2016 rok, nie pamiętam dokładnie, 16 chyba, wiesz. I pamiętam, że zaczęliśmy współpracować i zaczęliśmy tłumaczyć. Głównie ja tłumaczyłem. Następnie przyszedł nieszczęsny rok 2017 i to była końcówka tego roku, gdzie mieliśmy już pewne plany, żeby zacząć nagrywać właśnie audio, jednakże w styczniu 2018 roku Gaia TV namierzyła nas, no i postraszyła nas. Ja na całe szczęście, powiem szczerze, że tak kierowałem się intuicją i otworzyłem swojego bloga, o nazwie takiej, jaka jest teraz, kosmiczneujawnienie.com.
I tam migrowałem wszystkie treści i umieszczałem i na jednej stronie, i na drugiej stronie. Mhm. Dlatego też w momencie, kiedy Vortena podjęła decyzję o tym, żeby zamknąć tego pierwotnego bloga, ona miała do tego pełne prawo, dlatego że to był jej blog, te treści na całe szczęście nie przepadły i zostały uratowane. No i następnie przyłączyli się do mnie, i to tak w kolejności chronologicznej to był Romek, następnie przyłączył, nie, Romek, Marcin, nie pamiętam, który z nich pierwszy się przyłączył, ale oni mniej więcej przyłączyli się razem, następnie Ania, później Andrzej, no i teraz Elwira, która jest dodatkowym tłumaczem, korektorem. I to już jest pod tą nazwą Kosmiczne Ujawnienie. Dokładnie tak. Cały czas. Ale tak. Powiedz mi, jaka była twoja pierwsza myśl? Dlaczego tego typu treści? Skąd wpadłeś na taki pomysł? Otóż ja uwielbiam wszystko to, co jest związane z kosmosem. I ja tutaj przychylam tak jak się... Ja. No to super, widzisz, dlatego przypuszczam, nasze drogi się zeszły, tak, dokładnie. I widzisz, ja przychylam się tutaj w kierunku zdania Davida Wilcocka, który mówi, że informatorzy, którzy wychodzili z informacjami, zawsze dochodzili do pewnego etapu, a następnie przestawali mówić, bo się bali. Tak. I teraz tak, wiesz, wiesz, ale to, i to można było zauważyć w rozmowach z nimi, że jest pewien poziom i nie wyskakują wyżej. Dokładnie. Jest pewna linia, której nikt nie chciał nie przekraczają. Przekroczyć. Dokładnie. A powiem ci szczerze, że ja śledząc to od wielu lat, zauważyłem, że to, co mówi Corey, jest to coś, jest to ten to brakujące, może nie ogniwo, ale ten puzzle, który pozwoli nam stworzyć cały obraz, a przynajmniej pełniejszy obraz całej sytuacji. Moje ulubione porównanie. Ja porównuję obecną sytuację do właśnie układanki takiej, wiesz, dużej. I my teraz, to jest nasze zadanie, mamy odkrywać te puzzle. Dokładnie. Żeby ten obraz ułożyć. Dokładnie tak. Co dał ci Corey Good? Kontynuuj, co dał ci Corey Good? I w momencie, kiedy on zaczął mówić o tajnych programach kosmicznych, mi zapaliła się lampka od razu. Ja powiem szczerze, bo pamiętam, nawet zawsze we wtorki leciały, były emitowane te odcinki Kosmicznego Ujawnienia na Gaia TV. I pamiętam, ja nie mogłem się doczekać. Aha. I zawsze siedziałem z zapartym tchem, oglądałem po kilka razy te odcinki. I tak myślałem sobie, jejciu, jak fajnie by było, żeby to zacząć tłumaczyć. Przecież to są takie super informacje. Tak wartościowe i przede wszystkim ja uważam, że są to wiarygodne informacje. I teraz ja muszę tutaj skomentować osobę Corey'a. W społecznościach ufologicznych osoba Corey'a jest postrzegana jako osoba wiarygodna, ale niezweryfikowana. Okay, to co to znaczy? Słowo niezweryfikowane, że on jest niezweryfikowany, no to świadczy o tym, że informacje, które on przekazuje, są w większości prawdziwe i są wiarygodne, dlatego że zostały one potwierdzone przez innych informatorów, natomiast Corey, jako osoba, może, tak jako osoba, on nie może pochwalić się na przykład ewidencją taką jak na przykład Michael Gerloff, który ma certyfikaty z wojska, z jednostek wojskowych, w których służył, ma listy referencyjne od swoich przełożonych. Corey natomiast nie może pochwalić Corey ma tylko swoje opowieści. Tak, dokładnie. On ma swoje opowieści, które nadwyrężają umysły wielu ludzi, co widzimy w komentarzach pod naszymi filmami, pod naszymi audio kosmicznego ujawnienia. I w każdym razie tak sprawa się ma, jednakże ja tutaj muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ja teraz uczęszczam na Uniwersytet doktora Michaela Sali. Michaela Sali, tak? Tak, exopolitics, czyli wszystko, co jest związane... To masz niesamowity przywilej. Przywilej, każdy może się tam zapisać. Mhm. Każdy, kto zna angielski, o, no to muszę powiedzieć. Ty, Zygi, tak samo możesz. Ale to jest online, tak? Tak, to jest online, okay, oczywiście. Okay. Także wiesz,
I powiem ci szczerze, my bardzo często wypływało tam właśnie imię i nazwisko Correia, i on był właśnie podawany jako osoba posiłkowa, na którą powoływano się po to, żeby dodać mocy pewnym argumentom. Dlatego też wszyscy ci sceptycy, którzy mówią, że nie wierzą w to, co Correia mówi, okej, ja to rozumiem, naprawdę ja to rozumiem, bo nie ma żelaznych dowodów na to. Ja osobiście uważam, że on jest bardzo wiarygodny, co zostało częściowo zweryfikowane przez doktora Salę, który napisał książki na ten temat, mam jego wszystkie książki tutaj. I powiem szczerze, że no, Correia jest osobą bardzo często kontrowersyjną, jednak dla mnie jest on wiarygodny. Czyli nie jest postrzegany jako główny whistleblower, ale raczej jako posiłkowy, który... Nie, dlatego że wiesz, Zygi, tutaj trzeba sobie szczerze powiedzieć, że Randy Kramer wyszedł z tymi informacjami, z podobnymi bynajmniej, na przykład z dowództwem operacji księżycowych. No właśnie, może byśmy porozmawiali o tych kilku szczególikach, żebyśmy dodali smaczku tej audycji. Nie ma problemu. Co takiego jest kontrowersyjnego w tym, co mówi Correia, że tak jest postrzegany? Otóż Correia jako jeden z pierwszych whistleblowerów zaczął otwarcie mówić o tajnych programach kosmicznych. Wiadomo było, że taki twór jak tajne programy kosmiczne istniały i istnieją, ale nie było wiadomo do końca, jaki rozmiar one przyjęły. I teraz Correia zaczął otwarcie mówić o wszystkich frakcjach, które są mu znane, tych programów, tajnych programów kosmicznych, czyli Dowództwo Operacji Księżycowych, Liga Narodów Galaktycznych, Czarna Flota, Słoneczny Strażnik. Wszystkie te frakcje, które on ujawnił i o których zaczął mówić, następnie zostały potwierdzone na przykład przez Williama Tompkinsa, nie mówiąc już o Randy Kramerze i o Michaelu Gerloffie. Był jeszcze jeden, ten Jason Rice na Gaia TV. Na mnie on nie sprawia najlepszego wrażenia, chociaż ponoć jest uznawany za wiarygodnego. No na mnie nie sprawia zbyt dobrego wrażenia. Być może mówi prawdę. Ja w każdym razie zapoznałem się z jego informacjami i odniosłem wrażenie, tak jakby on powtarzał pewne rzeczy po tych, którzy już coś przekazali. Dlatego też no, nie przekazał nam nic nowego. I w każdym razie te osoby, które mówiły początkowo na ten temat, tak jak wspomniałem już poprzednio, zatrzymywały się i nie przekazywały większych szczegółów. Natomiast jeśli chodzi o Correia, który zaczął mówić o Słonecznym Strażniku, o obiektach, które w rzeczywistości miały wymiar naprawdę kosmiczny, dlatego że na przykład Correia mówi o statkach kosmicznych, które miały długość 2 kilometrów. Dla nas jest to niepojęte. Czytelnicy zadawali nam pytania, w jaki sposób taki projekt można ukryć, budowę takiego projektu. Otóż można ukryć ze względu na to, że taki projekt buduje się w częściach. I kilka korporacji, kilkanaście albo kilkadziesiąt korporacji dostają jest zadanie. W stanie wybudować. Oczywiście, że tak. I to są jednostki modularne. I w zależności od tego, jakie zadanie ma dana jednostka na daną chwilę, może to być gigantyczny transportowiec, może on transportować dobra materialne, a może on transportować ludzi, gigantyczną ilość osób, dlatego że wiesz, no, na 2 kilometrach statku o długości 2 kilometrów można zmieścić bardzo wiele różnych rzeczy, nie mówiąc o ludziach, o załodze i o cywilnych ludziach, tak? W każdym razie Correia zaczął o tym mówić i zaczął przekazywać również informacje kontrowersyjne, na przykład na temat naszego pasa asteroidów, na przykład na temat tej superziemi, która istniała kiedyś w naszym Układzie Słonecznym i która eksplodowała. Oczywiście inne cywilizacje pozaziemskie pomogły w tej eksplozji, ale to jest inny temat.
I teraz ta superziemia, której księżycem był Mars, ta superziemia teraz krąży w naszym układzie słonecznym jako pas asteroidów. I tego typu rzeczy były początkowo wymieniane i czekaj tutaj nazwisko, to było Brilliant Pebbles, to były cudowne kamyki i zapomniałem, Van Flandren, już Aha. pamiętam. To był Van Flandren, który właśnie na podstawie wysnuł teorię o planecie, która eksplodowała. Tak? Mhm. I to zostało potwierdzone przez Korea. I on mówił, że to miało miejsce... Wiesz, poniekąd już mówił o tym Welikowski, prawda? Tak, tak, oczywiście, dlatego że no, pas asteroidów no, nie wziął się z nikąd, tak, no, prawda? Tak, no, tak. No, coś to musiało być. I w każdym razie to miało ponoć miejsce jakieś... 500, jakieś 300-400 tysięcy lat temu, musiałbym sprawdzić to, dokładnie to, o czym Korej mówi. I tutaj są pewne rozbieżności, jeśli chodzi o doniesienia innych ludzi, jak na przykład Lee Royal czy Alex Collier, którzy też wspominali o tych wojnach galaktycznych. I mówił, że właśnie w tym czasie również na naszą orbitę dostał się Księżyc. I on szczegółowo omawiał tego typu rzeczy i można się z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej kosmiczneujawnienie.com. Macie tam spis odcinków i możecie sobie od początku przeczytać. My teraz już dzięki naszej całej grupie, szczególnie Marcinowi i Andrzejowi, tworzymy PDF-y. Dzięki i oczywiście pamiętajcie, macie pełne prawo, żeby rozpowszechniać wirusowo to. Możecie je zachowywać, możecie ich używać tak jak chcecie. Jedyne, do czego mamy zastrzeżenia, proszę nie czerpać z tego korzyści materialnych. Piękny słowo. A poza tym, piękne, to jest tak, to. A poza tym możecie robić z tym, co wam się żywnie podoba. W każdym razie, tworzymy PDF-y. Tam możecie poczytać sobie, a dla tych, którzy wolą na przykład słuchać razem z Anią, z Romkiem, z Marcinem, przede wszystkim z Anią, bo tutaj jest nieoceniona zasługa Ani, która tworzy te pliki audio. No tworzymy te pliki audio, możecie sobie je przesłuchać jadąc samochodzie. Tak, to jest fantastyczne, właśnie, jadąc w samochodzie możesz posłuchać całą audycję, tak. Dokładnie, po to, żebyście nie zaprzątali sobie na przykład oczu czy... uwagi, czymkolwiek. Aczkolwiek ja jestem wzrokowcem i wolę przeczytać. Ja też. Ja oj, zdecydowanie też. Sławku, ja wiem, że... podrążę jeszcze ten temat, dlatego że dla naszych widzów będzie pewnie ciekawe. Opowiedziałeś już o Corey Good, ale to się pewnie zaczęło wcześniej, jak myślę, u ciebie. Tak mniemam. David Wilcock, Gaia w TV, przyciągnął cię nie tylko Corey, ale i inni, prawda? Tak, ja powiem szczerze, że ja jak byłem no, nastolatkiem, powiedzmy to tak, zaczytywałem się w książkach Erika von Danikena. To pobudziło we mnie taką, pobudziło we mnie naprawdę wyobraźnię. I ja wiedziałem, że my nie jesteśmy sami, że my musieliśmy być odwiedzani przez jakieś cywilizacje pozaziemskie. Nie chcę tutaj używać nazwy kosmitów. Dlatego, że wiele z tych ludzi... My jesteśmy kosmitami. Dokładnie tak. I na ten temat też możemy porozmawiać, dlatego, że wiele wskazuje na to, że jak ta planeta eksplodowała, to wielu z nas jest uchodźcami z Marsa. Tak naprawdę. No ale dobrze. O tym też wspomina Korej. Tak, tak, oczywiście. Oczywiście, to nie tylko on wspomina o tym. To też Lisa Royal, Alex Collier... My tak naprawdę ponoć pochodzimy z Liry, z Wegi. Odrębny temat, możemy porozmawiać na ten temat. Staram się trzymać pewnego tematu, bo ja wiem, że lubię od czasu do czasu odbiegać. W każdym razie, tak się zaczęła moja przygoda i później na pewien czas, wtedy kiedy robiłem studia w Polsce, następnie wyjechałem za granicę, no to się u mnie tak troszeczkę przyciszyło. I następnie tutaj, po ukończeniu studiów, nie, nawet jeszcze na studiach tutaj w Anglii, bardzo intensywnie zacząłem interesować się, no, z oczywistych względów, bo nadchodził rok 2012. No tak.
I pamiętam 2008-2009 rok, natrafiłem na pewne strony internetowe i to była moja pomyłka i to była porażka. No niestety musiałem też zapłacić upadki mhm. i wzloty. To była cena, za którą ja zapłaciłem za to. I trafiłem na pewną stronę, pewną panią, która robi channelingi z Enkim i chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. Mhm. I powiem szczerze, ale to było coś, wiesz co, byliśmy w tym samym miejscu. No proszę bardzo. Tak. Mówię tylko, że to jest coś, czego można było uniknąć i na przykład teraz ludzie, którzy się wybudzają i którzy pytają się mnie o to, co robić, to ja mówię zawsze jednym zdaniem. Kwestionujcie wszystko, co widzicie i słyszycie. Słuchaj, i sprawdzajcie, i weryfikujcie. Serca. Dokładnie. Mhm. I pamiętajcie, bo człowiek dopiero co wybudzający się albo dopiero co wybudzony jest narażony na pewne manipulacje ze stron. Dokładnie, ty Zygi też to znasz i ja też poznałem to w sposób, przeszedłem po prostu terapię szokową i tylko tyle powiem, nie? Tak. Skończyliśmy na temat wybudzania się i to, że wszystkim osobom wybudzającym ja doradzam, żeby kwestionowały wszystko i wszystkich i żeby kierowały się swoją intuicją, dlatego że takie osoby są narażone na ogromną manipulację. Ja powiem szczerze, że też nie byłem świadom całego tego zakresu, tego całego procederu i tej manipulacji, ale jest ona gigantyczna. Naprawdę. Tak, bo tak naprawdę, słuchaj, to kłamstwo jest gigantyczne, bo my dzisiaj mówimy tylko o małym wycinku tego kłamstwa, o kosmicznym ujawieniu, ale to kłamstwo się rozszerza na cały nasz świat, na całą cywilizację. Właściwie czego nie dotkniesz, bo wszystko jest upside down. Oczywiście, Zygi, tutaj masz całkowitą rację i ja na Harmonii Kosmosu, to było chyba ze 4 lata temu, wtedy kiedy prezentowałem pewne dane na temat właśnie tajnych programów kosmicznych, ja poruszyłem ten temat i wyraźnie zaznaczałem, dlaczego jest on ważny, dlatego że tajny program kosmiczny, tak jak ośmiornica, naprawdę rozpościera się na całą naszą Ziemię i poza nią. Mhm. Także w to jest wplątana polityka, edukacja, finanse. To mi przypomina opowieści tak zwanego kobry, który mówi o ośmiornicy, o mackach ośmiornicy i on to nazywa specyficznie, zapomniałem tej nazwy. Czy myślisz, że my jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że już wiemy, czy jeszcze nie wiemy? Myślę o społeczeństwie jako całości. Co jest to dobre pytanie? Ja uważam, że przez ostatnią na pewno dekadę, a już na pewno przez ostatnie lata i ostatni rok, który jest związany wiadomo z czym, ja tutaj nie mówię, nie nazywam rzeczy po imieniu, żebyśmy nie drażnili bestii, powiem szczerze, że ludzie zaczynają otwierać oczy na pewne rzeczy i nawet ci najwięksi sceptycy, którzy kiedyś zarzekali się i daliby się poćwiartować za to, że życie pozaziemskie nie istnieje, że to, o czym my mówimy, są to teorie spiskowe, no otóż teraz zaczynają patrzeć na to z nieco innej perspektywy i zaczynają początkowo dopuszczać, że coś takiego rzeczywiście może istnieć i tutaj nie chodzi o całą sytuację ziemską, ale o całe to oszustwo związane na przykład z naginaniem statystyk, z naginaniem informacji, z przekazywaniem tylko tych informacji, które służą propagowaniu danej agendy, a nie na przykład w celu przedstawienia całego obrazu sytuacji. Tak. Wy o tym dobrze wiecie i wiecie o tym znacznie lepiej niż ja, bo ja tak jak ci poprzednio wspomniałem przed nagraniem, w zeszłym roku od samego początku, od stycznia zacząłem śledzić tą nieszczęsną naszą wirusologiczną sytuację, no ale później życie wymusiło na mnie pewne zmiany i tak jak ci wspominałem, no musiałem zająć się sobą, osobistymi rzeczami. Teraz jest wszystko w porządku, także jestem cały i zdrowy. Ale masz rację, że to jest, ludzie to odkryli. Wiesz,
Miałem przed audycją z Tobą krótką rozmowę z dr Danutą Adamską-Rutkowską. To jest naukowiec, my będziemy mieli z nią w niedzielę nagrania też, ale powiedziała jedną symptomatyczną rzecz. Kiedyś mówiłam, że to są teorie spiskowe. Dzisiaj uważam, że to jest spisek. Proszę bardzo. Widzisz, a ja powiem Ci, Zygi, że u mnie w pracy ja przeszedłem kilka takich batalii z moim szefem, z moimi ludźmi, z którymi współpracuję, z moimi kolegami. I powiem Ci szczerze, że zaczęliśmy rozmawiać na ten temat. Na początku to był śmiech na sali. Jak ja zaczynam, i to było jeszcze przed pandemią, to był 2018-19 rok, wtedy, kiedy zaczynaliśmy rozmawiać na te tematy, to pamiętam, że oni śmiali się prosto w twarz odnośnie tego, co ja mówiłem. Ja przekazywałem im pewne rzeczy, już nie mówiąc tutaj o 11 września 2001 roku. Powiem szczerze, zacząłem przedstawiać im pewne fakty, tylko i wyłącznie fakty. I pamiętam później, jak zaczęła się cała ta sytuacja nieszczęsna, która trwa do dzisiaj w niektórych państwach, oni oczywiście nie akceptowali tego, ale w momencie, kiedy zacząłem przedstawiać im fakty, to oni po prostu zamykali się, nie odzywali, nie podejmowali nawet konwersacji, dlatego że było tam tak wiele niewiadomych. Typowe wyparcie. Tak, dokładnie. Oni po prostu zmieniali temat, dlatego że oni nie byli w stanie odeprzeć tych argumentów. I ja nie mówię, tak, że to była kłótnia, to były po prostu nie. argumenty. Oni się ratowali. Oni się ratowali tak, dokładnie. Przed poznaniem prawdy. Tak, wytrącenie siebie samego ze strefy komfortu. Dokładnie. To jest tak, jak to się fachowo nazywa. Sławku, chciałbym na chwilę jeszcze wrócić do tego, co ty odkrywasz, to co zakryte. Powiedz mi, czy sytuacja może wyglądać tak, że NASA i wszystkie inne agencje to jest tylko teatrzyk dla nas, dla tej populacji, która tutaj żyje na tej kuli? Ale tak naprawdę te wszystkie działania toczą się w cieniu, wysoko, cicho albo pod ziemią. To jest dokładnie tak, jak to określiłeś. NASA to jest, ja bym określił, jak szopka noworoczna. NASA, przecież wiemy, że NASA tuszuje pewne rzeczy. Wszystkie te zdjęcia, które dochodzą do nas z Marsa, z Księżyca, z przestrzeni kosmicznej, one początkowo były nieprzerabiane. I z tego też względu ludzie odkrywali, jak na przykład Hoagland, odkrywali monumenty na Marsie, na przykład tą pięciościenną piramidę, tak, czy całą tą Cedonię, całe to miasto, które albo tam jest. Albo monolity na Księżycu. Tak, albo monolity na Księżycu, monolity, które mają de facto wysokość 2 kilometrów. Także wiesz, tutaj mówimy o architekturze, której my jeszcze nie doścignęliśmy tutaj na Ziemi. Tak. Także wiesz, no, to są rzeczy, które no, powinny naprawdę wzbudzić nasze zainteresowanie, naszą ciekawość i no, powinniśmy zacząć zadawać pytania. Także wiesz, no, tego typu rzeczy są po prostu... Dla mnie one są prawdziwe i jeśli chodzi o mnie, to ja uważam, że całe to NASA i wszystko to, co podaje się w mass mediach, zresztą wiecie co, ja odsyłam was tutaj do mojego wywiadu z Danem Willisem, on jest dostępny na Kosmicznym Ujawnieniu, na naszym kanale Kosmiczne Ujawnienie. Pozwoli, że ja pamiętam... sobie zapiszę i damy link pod spodem, pod naszym nagraniem. O, ja ci wyślę ci te linki wszystkie, wiesz. I Dan Willis prowadzi stronę The Matrix, Matrix of Perception. To jest dokładnie z angielskiego. On jest Anglikiem. Jest super strona, naprawdę polecam ją. I on opowiada tam właśnie o operacji Mockingbird, opowiada o tym, w jaki sposób CIA zaangażowała się w tworzenie naszej percepcji od lat 50., 60. zeszłego stulecia. I to, co Dane opowiada, jest logicznym następstwem. Dlaczego? Może zacznijmy, dlaczego? Zacznijmy od tego, dlaczego zajął się tym. W 2001 roku
podczas tej konferencji w Waszyngtonie, która była zorganizowana, to się nazywało Projekt Orion, Projekt Orion, tak? Ona była zorganizowana przez doktora Greera. Otóż dane, pamiętam jak mi mówił, byłem taki podekscytowany, dlatego że było tam 20 parę kamer z głównego nurtu medialnego. Tak. Były praktycznie wszystkie główne stacje, jak BBC, CNN, Fox News, wszystkie te stacje były tam obecne. I on oczekiwał w swojej naiwności, że wszystkie te informacje zostaną przekazane, wiesz, nic ludziom się nie z wydarzyło. Telewizji. Nic się nie wydarzyło. Tak. Wiesz co, ja byłem wtedy w zespole obserwatorów Greera. Byłem, o, proszę bardzo. Było nas tam 200 osób i mieliśmy prawo obserwować tą konferencję. Czyli ty znasz to z doświadczenia. Tak, ale no niestety. Nic dokładnie się nie wydarzyło. Dokładnie i widzisz. I teraz tak, Danym powiedział mi coś takiego. Zastanawiałem się, w jaki sposób tak rewolucyjna informacja mogła zostać ukryta. I mówi, zaczął drążyć temat. I tam na jego stronie, my przetłumaczyliśmy też większość z jego strony i też możecie znaleźć to na naszym, na kosmicznym ujawnieniu. Zapoznajcie się z tym, naprawdę warto. I on opisuje całą tą szopkę, która ma miejsce teraz przy udziale CIA, to co dzieje się w mass mediach i przedłużeniem tego jest właśnie ta sytuacja z zeszłego roku, która zaczęła się w zeszłym żyjemy roku. I która trwa do dzisiaj. Mhm. To jest tworzenie naszej percepcji po to, żeby przepchnąć pewną agendę. Cover. I teraz dokładnie tak, to jest cover up, tak, czyli tuszowanie. I teraz tak, ja nie mogę z całym przekonaniem powiedzieć, jaka to jest agenda. Dlatego, no że tam może być, tak jak już wspomnieliśmy przed naszą audycją, tam może być kilka dem. Tak. To nie jest tylko podwójno. Ja przypuszczam, że to jest kłamstwo wielowątkowe. Tak, tak jest na 100%, tak, na 100%. Być... To jest dokładnie. Tak się buduje tajne agendy. Dokładnie. Jeśli nawet docierasz do jednej, to nie poznasz następnej i kolejnej, a przez to, że odnalazłeś jedną z nich, to cię ośmieszą, bo nie znasz całej prawdy. Dokładnie tak. Dokładnie w ten sposób to się tworzy. Ja już tutaj nie chcę też poruszać kolejnego tematu, który... Nie będę go poruszał. W każdym razie, tutaj chodzi o to, że wypuszcza się jakieś bzdetne, całkowicie fałszywe teorie, czeka się, aż ludzie się złapią na to, a w szczególności niech się złapią ludzie, ci, którzy zajmują się obnażaniem prawdy. Poszukiwaniem, tak. Tak. To znaczy nie oszukiwaniem, tylko ujawnianiem tych... Poszukiwaniem. A, przepraszam, tak, odszukiwaniem prawdy, tak? I w tym momencie zarzucamy im, że oni na przykład dali się złapać na coś, co jest nieprawdziwe, a co za tym idzie, reakcja łańcuchowa, tak. Wszystko, o czym mówili, teoretycznie jest nieprawdą. Otóż nie, to jest robione celowo. I taki cel jest właśnie, przyświeca na przykład, Nie będę tego mówił. Wszystkim tym teoriom odnośnie tego, czy Ziemia jest okrągła, czy nie jest, ja uważam, że to zostało po to wypuszczone. Tak. Także. Tak. Ale wiesz, miałem to na końcu języka. Ja chciałem 5 minut dokładnie temu o tym powiedzieć. Nie tylko ta teoria, ale czy w ogóle wyszliśmy w kosmos na przykład, albo nie. Prawda? I to też jest wypuszczanie informacji po to, żeby zdezawuować poprzednie. Dokładnie tak, dokładnie tak. I wiesz, Zygi, tutaj tak szczerze powiedziawszy, my nie mamy żelaznych dowodów na to, że tajne programy kosmiczne istnieją. Mamy natomiast dowody na to, że wylatujemy w kosmos, przynajmniej z mass mediów, przynajmniej z doniesień ludzi takich jak Emery Smith, Pete Peterson, William Tompkins, Corey Goody, czy inni, którzy tak naprawdę przechodzili, czy Randy Kramer, czy... przepraszam, Michael Gerloff, tak? Oni wylatywali w kosmos i oni brali udział w potyczkach na różnych planetach. Na pewno Randy Kramer, z tego co mówił, to jego oddział został zmasakrowany przez reptylian, tak? Tak. Także są pewne rzeczy, których możemy się domyślać, ale samo to,
że coś takiego zaistniało, należy drążyć ten temat i zastanawiać się, ale nie z zadziornością, że to, co ja wiem, tak, moja to prawda jest... jest Mojsza, tak, nie, to nie na takiej zasadzie. Odkrywajmy te puzzle, dokładnie, bo być może, że ten puzzle dokładnie. Nie pasuje, ale to nie znaczy, że cały obraz jest do bani. Dokładnie tak, dokładnie tak jak mówisz. I w każdym razie, wrócę teraz znowu do danego Willisa. Dane opisuje tam w przepiękny sposób, jak to się wszystko rozwijało. I on update'uje swoją stronę, aktualizuje, przepraszam, dlatego że niektórych widzów denerwują wtrącenia angielskie. No tak, ale my już tak mamy, no wybaczcie nam no to. Niestety, wybaczcie nam, tak. Więc dane aktualizuje swoją stronę na bieżąco i pamiętam, jak rozmawiałem z nim ostatnim razem i to było w styczniu tego roku i pamiętam, on też był pełen nadziei, to tego jeszcze roku? Było przed tym, tego roku, tak, to było tego roku, w styczniu tego roku i on też był pełen nadziei odnośnie zaprzysiężenia nowego prezydenta. Jak zapewne wiemy, przypuszczam, że wszyscy to wiedzą, przynajmniej ci, którzy oglądają to, że te wybory zostały zafałszowane i to... Jego nadzieje spaliły na panewce. Tak, jego nadzieje spaliły na panewce, moje też, twoje też, z tego co mówiłeś, tak. Dlatego że no, pokładaliśmy pewne nadzieje w Donaldzie Trumpie. No, niestety życie napisało inny scenariusz, wyszło tak jak wyszło. Ja tutaj muszę sprostować i winny jestem przeprosiny wszystkim tym, z którymi wdawałem się w dyskusję w komentarzach. I pamiętam, że no, broniłem Trumpa. Teraz już nie jestem taki przekonany odnośnie tego, po jakiej stronie on stoi. Także nie będę go oczerniał oczywiście. Czas pokaże, z czego. Tak, ale bądźmy, on jest zbudowany. Bądźmy obserwatorami. Tak, bądźmy obserwatorami, dokładnie, tak. Nie. W każdym razie, to o czym zaczęliśmy mówić, tak, wierzę głęboko w to, że ten cały matrix percepcji, o którym Dan Willis mówi, jest robiony celowo, dlatego że musimy pamiętać o tym, że nasza świadomość jest wszystkim we wszechświecie. Świadomość tak naprawdę narzuca nam to, gdzie się znajdujemy, to dokąd dążymy i co tworzymy. I teraz jeżeli ktoś jest w stanie zmienić naszą świadomość, no to zmienia to, co tworzymy, to, co manifestujemy. Wiem, dla niektórych mogą to być oklepane slogany, jakieś wyświechtane slogany, które można usłyszeć od dawien dawna, jednakże to jest to, w co ja wierzę i niejednokrotnie przekonałem się. Wiesz, myślę, że na tym kanale nie. No, miejmy nadzieję. Tak, miejmy ja też mam taką nadzieję. Ja niejednokrotnie się przekonałem o tym, że jest to prawda. Nasze myśli tworzą rzeczywistość. Dlatego jeżeli nas wepchnie do jednego worka ze szczepionkami, z pandemią i z innymi rzeczami, no to będziemy tam żyli. I ja nie mówię, że to nie istnieje. Tak, to istnieje, ale cały rozmiar tego jest bardzo, bardzo mocno przesadzony, przekoloryzowany i jest to coś, co jest na skalę bezprecedensową i tutaj trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego? Sławku, chciałeś coś zapytać. Chciałem skonstatować, że za nami już prawie 40 minut audycji, więc rozumiem. Więc będziemy powoli zmierzać do końca, ale robię to też celowo, bo chciałbym zostawić pewien niedosyt u naszych słuchaczy. Więc tutaj chcę cię zapytać na wizji, czy zgodziłbyś się na następne opowieści o tym, oczywiście. Co jeszcze jest zakryte. Oczywiście, że tak. Jako członek kosmicznego ujawnienia mam dużo do powiedzenia. Czy wy przyjmiecie to, co my wam przekazujemy, czy ja jako twarz kosmicznego ujawnienia wam przekazuje, czy nie, zależy od was. Pamiętajcie, kwestionujcie wszystko, weryfikujcie. Ale te informacje, które my wam przekazujemy, mogą wam się przydać. Powiem więcej, że być może, że ktoś po drugiej stronie ekranu znajdzie się taki, kto chciałby dołączyć do odkrywania razem z nami. Oczywiście. Czym więcej ludzi, tym lepiej, ze względu na to, że no... Pomimo tego, że rośniemy w siłę, ale jeszcze, żeby ogarnąć wszystko, potrzeba nas znacznie, znacznie więcej.
Pamiętajcie, że liczba tutaj też gra rolę, jakość też, ale ilość też. Drodzy widzowie, obiecuję, że w następnej audycji zapytam Sławka o smaczki, bo ja je znam, ale pewnie część z Was jeszcze nie doszła do tego, więc będziemy Wam zdradzać krok po kroku te wszystkie rzeczy, które były zakryte, a pomału zostają odkrywane. Sławku, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, że mogliśmy się spotkać i za to, że opowiedziałeś nam o tym, jak to wszystko powstawało, jaki był powód do tego, że Ty doszłeś do takich informacji i zbudowałeś tą stronę. Bardzo Ci dziękuję za audycję, za udział. Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce. Miło. A Was, drodzy widzowie, pozdrawiam i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć. Do widzenia.